Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadaje Gimnazjum nr 44 imienia bohaterów poległych w Czesławicach Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa. W imieniu Przewodniczącego Rady wręczam szkole. Gimnazjum nr 44 od 2005 roku nosi imię bohaterów poległych w Czesławicach. Przez cały ten okres czasu pracujemy z młodzieżą w bardzo szczególny sposób, czcząc tych naszych 440 Polaków rozstrzelanych w pobliskim forcie Krzesławice. W pracę wychowawczą szkoły wpisaliśmy opiekę nad pomnikiem, udział w żywych lekcjach historii w forcie 49 Krzesławice. Uczniowie szkoły biorą udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych pod pomnikiem pomordowanych w Krzesławicach. Takie uroczystości, na które jestem tutaj zawsze zapraszana, są dla mnie niezmiernie wzruszające, dostarczają mi tyle przeżyć. Ja byłam tak wzruszona, jak dzisiaj otrzymałam to podziękowanie za tą moją pracę. Po prostu nie umiałam w tym momencie nic powiedzieć, miałam łzy w oczach. I widzę, że młodzież była dzisiaj idealna, była wzorowa, zachowywała się tak wspaniale i to jest też chyba lekcja patriotyzmu. Inicjatywa szkoły, aby upamiętnić tych ludzi i nadanie imienia było dla mnie ogromnym wzruszeniem. Do tej pory nawet mi trudno mówić o tym. Mój wujek miał tylko 25 lat, był studentem UJO. Miał dużo marzeń, różnych planów na życie. No i ten strzał w głowę tu w forcie krzesławickim urwał to wszystko, przerwał. Wszystkie jego marzenia zostały w grobie. Dla mnie ta pamięć o tych ludziach jest tym bardziej bliska, że mama już moja nie żyje. Myślę, że bardzo by była wzruszona, gdyby wiedziała, że jest taka tutaj szkoła, która się opiekuje tym miejscem, która opowiada historię młodzieży o tych ludziach, którzy tu ginęli. Moja praca polega na wychowywaniu poprzez kontakt z muzyką, ponieważ jestem fanatyczką wychowywania poprzez stały i intensywny kontakt z kulturą i sztuką. I to jest mój pierwszy cel. Wychowywać poprzez kontakt z muzyką. Otwierać te, uruchamiać te osobowości i odblokowywać emocje, ekspresje tych dzieci. Stosuję tutaj takie troszkę niekonwencjonalne metody odblokowywania tych emocji. One, jak widzimy, skutkują, ponieważ przenoszą się na to, że dziewczyny śpiewają z dużą energią, większość i z dużą ekspresją. Słońce to dar nieba, a do nieba trzeba lecieć niby Pegas po promieniu do gwiazd. Nie stój, to nie pora, aby się przejmować, że zawieje przeciwny nam wiatr. Prosto w twarz. Zdałam to! Zdałam, no może mogę sobie pogwizdać, trudno. Widocznie jestem głupia jak but, tyle. Ale spoko, dam sobie radę, teraz będę miała naprawdę dużo czasu. Słuchaj, dostałam kasę od ciotki za maturę. Jeden punkt! Przeliczyłaś wszystko dokładnie? 500, Mateusz, idziemy do kina, ja zapraszam. Chodź. Ale Agnieszka, jakie 500, jakie kino, trzeba coś z tym testem zrobić. Nie pierdol! Zdasz maturę, dostaniesz się na studia, to mi opowiesz, jak tam jest. A teraz wyluzuj. Nie wiem, nie chcesz iść do kina, nie wiem, choćby do psa, zadzwonię do Elwiry. Zapytam, czy tam się coś dzieje? Tak! Proszę pana, moglibyśmy chwilę porozmawiać? Jeden punkt, który może zmienić człowiekowi całe życie, to jest naprawdę strasznie ważne.
A dlaczego ty ze mną o tym rozmawiasz, a ja nie? Bo ona tego nie zrobi, nie potrafi. Ja nie widzę powodu, żebym miał to sprawdzać jeszcze. Ale musi pan to sprawdzić. Mateusz, czy ty się słyszysz? No lepiej by było, gdyby ta rozmowa między nami nigdy się nie odbyła. Ale odbyła się. Gorzej dla ciebie. Przygotowaliśmy takie przedstawienie, które trwa zaledwie 25 minut, ale pozostała część tego przedstawienia jest możliwością zmiany losów bohatera. I te zmiany u nas zostały skonstruowane w sposób nierozwiązywalny. To znaczy dla naszego bohatera nie ma dobrego wyjścia. On przez jakiś czas buduje przestrzeń wartości, w której wszystkim rządzi przemoc i jak gdyby konsekwencje wynikające z założeń przyjętych przez ludzi, którzy tą przemocą w danym jak gdyby środowisku rządzą. I w pewnym momencie nasz bohater, czyli człowiek, który wymyślił sposób funkcjonowania przemocy w danym środowisku, staje się ofiarą swojego własnego pomysłu. Tak się nie robi. I doskonale o tym wiesz. Jesteśmy my, a po drugiej stronie dziennika oni. Jak było, jest i będzie. Niech pierdala się nic nie kumasz. Nie muszę. Tej zasady się nie łamie. Do pokoju się nie włazi. Dałeś ciała. Nie rozumiem, że tu chodzi o coś ważniejszego. Dobra, tę sprawę możemy załatwić między nami. Chodź za garażę. Publiczność próbuje mu pomóc, a jednocześnie nie ma co tutaj ukrywać, rozwiązuje również własne problemy. Mogłabyś mi pożyczyć 1000 złotych? Ile? 1000. Na co? No, nie mogę powiedzieć, po prostu potrzebuję. Spróbujemy takiej strategii jak szczerość, kawa na ławę? Okej, kto chce spróbować? To ja mogę. Wojtek, dawaj! Potrzebuję wsparcia od ciebie. Ale jakiego rodzaju? Czego oczekujesz? Moglibyśmy porozmawiać w szkole, ale to by mi stworzyło jeszcze więcej problemów. Moim zdaniem rozwiązaniem mogłoby być zmiana szkoły lub... Jesteś pewna, że chcesz zmienić szkołę? No tak, jeżeli ja mam chodzić do szkoły z myślą, że muszę kolesiowi zapłacić 1000 złotych, a nie mam zamiaru prosić o tą kasę, więc... Dobrze, absolutnie się zgadzam z tobą. Zrobię wszystko, żeby ci pomóc.